Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, co też wtedy się już działo na Ukrainie. To jest rok 2013, kiedy te poglądy były już ugruntowane. Mamy tutaj 28 lipnia Sergej uroczysty Polubory, pogrzeb, żołnierz Sojuszników powtórny pogrzeb 16 członków batalionu SS Galicjen, Ukraińców, gdzie jedno z towarzystw powtórnie postanowiło zrobić im pochówek. I Szanowni Państwo, to co widzicie, ta eskorta przy trumnach tych zabitych żołnierzy SS Galicjen, ubrana jest w historyczne mundury, jak nawet nie oryginalne mundury właśnie SS Galicjen. Tam jest taki charakterystyczny gryf na kołnierzu z tymi koronami. To jest też jeden z emblematów ochotniczych pułków, które w tej chwili walczą z obywatelami Donieckiej Republiki Ludowej. Ta eskorta przebrana w mundury SS Galicjen na komendy wydawane w niemieckim języku pali salwę honorową. Myślałbym, że oglądamy pogrzeb z lat 43, 44, 45. Dokładnie. Media nam o tym nic nie mówią. Idą czerwono-czarne flagi, bandery. No to są marsze i SA. krzyczą: Bandera, Szuchewicz, to bohaterowie Ukrainy.